Maciej Kretschmer, zwycięzca Rampa Conil Campioni, choć speaker cię tutaj długo nie widział, mówił, a tu jakiś nieznany zawodnik, nie mamy go na liście, co się stało? To się stało, że nie założyłem na starcie transporterów na nogi, no i nie było mnie na żadnym pomiarze czasowym, a już podczas biegu widziałem, że ich nie mam i nawet mówiłem już wtedy, że zapomniałem. No i to spowodowało to, że nie widzieli mnie na międzyczasach. Bieg, trening, co to było? To był bieg, normalne zawody. Traktowaliśmy to jako bardzo dobry trening. Wiadomo, że każde zawody są lepsze niż najlepszy trening. No i tak to wyszło. Zrobiliśmy, myślę, że tu dobrą robotę pod górę. Poniżej 32 minut z tego czasu jesteś zadowolony? Jak porównasz to z poprzednimi wspinaczkami? Oj, nie mam pojęcia, jakie miałem czasy wcześniej. Mogę tylko powiedzieć, że no, biegło się równie ciężko jak w Pucharze Świata w zeszłym roku. Czyli o to chodzi. Żałujesz decyzji, żałujesz tego, że nie pobiegłeś całego turu, czy spokojny trening też ma swoje plusy? Trochę żałuję, ale to jest tak, u mnie jest to tak pół na pół, gdyż potrzebowałem trochę spokojnego treningu, spokoju od zawodów i myślę, że już wracam do dobrej formy. No i fajnie coś wygrać. Fajnie, dobrze by było coś wygrać, no ale zobaczymy, jak to będzie. Na razie masz medal drewniany. Maćku, dziękuję bardzo, ale powiedz jeszcze, co dalej? Jakie teraz macie plany na najbliższe dni? Zostajemy tutaj w Lavaze, trenujemy na wysokości. Potem ja rozdzielam się, jadę na Puchar Świata do nowego miasta. A Justyna jeszcze nie wiadomo, czy pojedzie na zawody, czy będzie śnieg, czy zostanie tutaj. Dzięki wielkie.